Cześć! W tym odcinku zajmiemy się naprawą tekstur, bo są pewne braki i niedoskonałości. Posłużymy się dwoma programami, 3D Code do edycji w 3D, no i Photoshop do edycji bezpośrednio na pliku tekstury. Jak widzimy tutaj, ta niedoskonałość jest mniejsza niż na przykład ta pod spodem. No, nie mamy pod spodem nic, ponieważ jak robiliśmy zdjęcie, no to na czymś musiał leżeć ten obiekt, a szyby nie mieliśmy. Zresztą nie powinno się skanować na błyszczących szklanych powierzchniach, no a jakbym przewrócił model, to i tak by nie został element dopasowany, no bo nie wiedział fotoskan, jak to możliwe, żeśmy się znaleźli pod ziemią. Okej, wrzucimy tutaj księcia. Nie modyfikujemy modelu bezpośrednio naszego modelu, tylko wyeksportujemy kulę, bo właśnie na niej jest największy problem. Dzięki temu będziemy poprawiać tylko jeden model, ale żeby 3D Code poprawnie normal mapkę czytał, no to musimy ją bezpośrednio połączyć z bumpem, zanim wyeksportujemy kulę jako obiekt do poprawy. Ok, teraz ten element możemy wyeksportować jako OBJ, no bo z tym nie będzie problemów w 3D Code, czyli export selected, bo pamiętamy, że mamy jeszcze ukryte warstwy, export selected, no i tutaj nazwijmy to jako tekst, będzie łatwiej zapamiętać, że to jest tekstura, jako OBJ. OK. No i dajemy save. Jest już tu kilka OBJ-ów, ale tekst będziemy pamiętać, że jest inny. Ważne, żeby wyeksportować z materiałami i z mat-library, czyli tam jest plik taki tekstowy, w sumie można go otworzyć, zobaczyć, że tam jest po prostu ścieżka do naszego materiału. Zamykając, nie zapisujemy, ponieważ walimy tutaj naszego księcia. Nie zapisujemy. OK. Tutaj otwieramy nasz plik OBJ, importujemy jako, tak jak wcześniej, per pixel painting, ponieważ teraz będziemy bezpośrednio na nim malować. Otwieramy plik tekst OBJ, otwórz. Tutaj mamy podane, że jest tekstura 0102, 4K, na wysokość, na szerokość, OK. Tutaj powiedziało, że w sumie te tekstury są powiązane ze sobą, tak base color jak i normal, no bo dotyczą jednego obiektu. Tu jest kłódka, lepiej ją wyłączyć, aby móc edytować materiały niezależnie, tekstury niezależnie, bo to jest w sumie jeden materiał, dwie tekstury. Pokażę, jak wygląda sam materiał typu diffuse, czyli wygląda dosyć płasko. Jeżeli się wyłączy natomiast diffusa, no to normal wygląda jak pofalowana kula. On właśnie daje możliwość edycji i wygląd trójwymiarowy płaskiego obiektu, bo kula w sumie jest płaska, nie ma tyle geometrii, żeby tworzyć te elementy. Weźmy klonowanie. Wielkość pędzla można powiększyć scrollem. Kontrolem zaznacza się miejsce, z którego będziemy kopiować, czyli wybrać jakieś miejsce, gdzie nie ma krateru, ale gdzie jest pofalowanie jakieś. No i po prostu będziemy teraz malować. Przyspieszę ten filmik, żeby nie było za nudno. Teraz malujemy, aby po prostu zamazać te niedoskonałości jakimiś innymi elementami. Żeby nie było płasko, no to skorzystamy też z materiału typu normal. Podobnie zrobimy z diffuse'em. On nie wpływa na normalkę, czyli pofalowania są, no ale dokładnie nie wiemy, jak te pofalowania mają się do takiego wyglądu tekstury, więc cóż. Przenikanie można też zmienić, żeby jakoś wyblendować te elementy. No i teraz mamy gotową już kulę po jej naprawie. Aby wyeksportować materiały, tekstury, no to zanim to jeszcze zrobimy, zmienimy w opcjach padding. O paddingu trochę wcześniej mówiłem, to jest po prostu rozszerzenie tekstury względem jej wymaganej powierzchni. Tutaj jest 256, nasza tekstura jest 4K, więc to będzie bardzo dużo. Zmienimy to na przykład na 32, może być 8, może być 32, nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby było więcej niż 0, co najmniej 2 piksele więcej, żeby po prostu tekstura wychodziła nieco poza jej powierzchnię. Eksportujemy na początku albedo map, czyli diffuse innymi słowy, czyli base color lub color map po prostu. Eksportujemy, nie zapisujmy na tym, nie nadpisujemy, po prostu wpiszemy z nieco inną nazwą, czyli podkreśnik new, później się odpowiednio zastąpi. Lepiej zostawiać poprzednie wersje, bo jeżeli coś poszło nie tak, zawsze można cofnąć się o krok i poprawić problem jeszcze raz. Eksportujemy teraz mapę typu normal, w tym przypadku to jest low poly mesh. Ten typ normal mapy.
I podobnie tak jak wcześniej tutaj, ale dajemy new. To jest materiał, trzeba pamiętać, że to jest materiał numer 2 normalki, ponieważ moje księża nie był tu edytowany. Mojego księcia teraz będziemy edytować w Photoshopie. To jest Photoshop CS5, ale on różni się tylko interfejsem od CS6 i niektórymi narzędziami, których nie będziemy wykorzystywać. Ok, otwieramy. Tutaj normalkę w sumie zignoruję, wezmę tylko model księcia. Widzimy tutaj po lewej stronie dwie czerwone kropki. Powielę warstwę, żeby nie była tłem, ale żeby była warstwą. Dzięki temu tło będzie niezmienione, natomiast warstwa pierwsza poddana zostanie zmianie. Jeżeli coś nie wyjdzie, po prostu można ją usunąć i zacząć pracę od nowa. Tutaj widzę jakąś kropkę. Użyję pędzla korygującego z uwzględnieniem zawartości. On uwzględnia zawartość, czyli będzie się starał uzupełnić to czymś, co już na tej teksturze jest, więc będzie to bardzo dobrze wyglądać. Niestety z kulą mogłoby to się nie udać, ponieważ kula w dużej większości była czerwona, a też lepiej ją poprawiać w 3D kodzie, ponieważ normalka też wymaga tą poprawę, a normalka była znacznie bardziej złożona niż w przypadku małego księcia. Zapisujemy tą teksturę, możemy zapisać jako PSD właśnie w katalogu backup. Zawsze mamy dostęp do edycji i do domyślnej mapki. Ok, do domyślnej tekstury, tutaj jako Photoshop zapisujemy, no i zapisujemy jako TGA. Możemy teraz zastąpić teksturę, no bo kopia tekstury jest w pliku Photoshop Document PSD. Ok, tutaj jako TGA i jako Base Color 0101. Zapisujemy, gotowe. Jako 24-bitowy obiekty, no bo nie potrzebujemy przezroczystości. I teraz już możemy bezpośrednio zobaczyć w 3D Studio Maxie, jak to wszystko wygląda. Wygląda dobrze.